każdego sklepu firma Timac Agro. Współczesna produkcja mleka niesie ze sobą wiele wyzwań, takich jak optymalizacja produkcji, maksymalne wykorzystanie potencjału genetycznego stada, czy też poprawa zdrowotności stada. Celem nadrzędnym każdego gospodarstwa powinien być jak najlepszy wynik ekonomiczny. Aby to osiągnąć, nie należy skupiać się tylko i wyłącznie na obniżeniu kosztów produkcji. Należy intensyfikować produkcję poprzez jak najlepsze wykorzystanie naszych pasz. Jesteśmy dzisiaj na gospodarstwie prowadzonym przez naszego doradcę Arkadiusza. Arku, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Arkadiusz Ordon, doradca techniczno-handlowy w firmie Timac Agro. Jesteśmy dzisiaj w gospodarstwie u pana Marcina Grzyżówki. Witam panie Marcinie. Witam państwa. W gospodarstwie żeśmy wprowadzili w ostatnim czasie nasz dodatek do żywienia Timac Fed Boost w dawce 200 gram. Panie Marcinie, jak wprowadzenie tego produktu wyglądało w pańskim gospodarstwie? W czasie ostatnich kilku miesięcy do optymalizacji żywienia i polepszenia wydajności mlecznej wprowadziliśmy dodatki dla krów mlecznych, dodatek Timac Fed Boost. Stosujemy go zgodnie z rekomendacją. 200 gram Timac Fed Boost, 2700 gram krupy sojowej i rzepakowej. Raporty z trudnych udojów pokazały, że w ciągu miesiąca stosowania wydajność mleczna krów zaczęła wzrastać. Różnica średniej po 3 miesiącach wyniosła 3,1 litra. Rozumiem. Panie Marcinie, proszę mi powiedzieć, czy wzrost wydajności mlecznej w jaki sposób wpłynął na parametry mleka? Wprowadzenie produktu dodatki nie przyniosło negatywnych skutków, jeśli chodzi o jakość mleka. Poziom mocznika również został w normie. I to cieszy najbardziej. Wzrost wydajności bez utraty parametrów mleka. I tak właśnie działa Timac Fed Boost. Dostarczając azot o optymalnym tempie rozkładu żwaczu, waloryzujemy energię, która do tej pory była niewykorzystywana. Do tego kompleks wód zawarty w tym produkcie, który składa się m.in. z drożdży, siarki budującej aminokwasy, glinki bentonitowej, która ma właściwości sorbujące mykotoksyny, czy też źródeł prebiotyków, które pozytywnie stymulują pracę żwacza oraz poprawiają pracę wątroby, wpływa bardzo dobrze na zdrowotność zwierząt oraz na wydajność mleczną. Wszystko to składa się na bardzo dobry, pozytywny wynik ekonomiczny naszego gospodarstwa. Dziękujemy. Dziękujemy.